No na pewno. No. Daj jako a rozluźnić nie może dać rady, wiesz? No i dlatego pewnie też. Oj! O-o! Zeszło się. Przeskoczył. Przeskoczył może. Dla jakoś kurwa chłopnął dziadu kalwaryjski. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widać po garażu, nie mój, jesteśmy u Skauta 1981. Dokumentujemy dalsze prace nad skuterkiem Sangyang. Jak widzicie, cylinder jest już na miejscu, znaczy silniczek, ale nie ma tłoczka. Ale co z tłokiem, to się dowiecie niebawem. Idziemy teraz zobaczyć, co tutaj jest tworzone. Co tutaj robimy? Instalujemy rozrusznik nożny, którego nie było niestety, by odpalić tego sprzęta. Jest to jakiś Kingway, nie wiadomo jaki. Gaźnik. Ale to też jest fajne, bo to jest potencjał, bo jest ten kruciec do airboxa o większej średnicy. Bo przeważnie to takie kurde dziureczka tam jest na 50, że szkoda gadać. Jest potencjał tuningowy. Przy tym airboxie. No. Chociaż wydech ma małą średnicę znowu. Będzie pierwsze odpalanie na nowym kopku. O kopie! O! Rozruszki z mudoru. Żeby czasem nie weszł na obroty, nie wjechał do kanału. O! Zajebany. Ej, weź, a nie ma tu dwunoga, no, jasne. No, ja pierdolę, chujowo. Jest koszmar. Ej, przytrzymaj, przytrzymaj mu skutera. O! To było moc, 150. A wiesz co mu zrób? Podgazuj mu. To wszykuje. Aha. Bo to mu wszykuje te paliwo, nie? Musi na czymś jeździć. Zamiast błyski to zrób skutera na żurze. On żyje! Trochę kable się ciągnął, ale oj, oj! Ale sprzęgło tak bierze od razu praktycznie. Nie! Czekaj! Nie to ziemny to odpali. Nie ma siedzenia. Ile mocy? Jedzie, kurde! O! Coś z gaźnikiem. Coś z gaźnikiem chyba. Tak, odcinam paliwo, ja to dam więcej gazu. O. Jak dam więcej gazu, to odcinam benzynę. I uuu, nie robi. Ale poli od kopa. Masz jedzenie? Nie! Patrz. No. Patrz. Ale on chce jechać. W komentarzach kupywał ten syrenę. To ludzie w komentarzach piszą ten. No to uwielbiam takich ludzi. Podają pojazdom drugie życie. On jedzie! O! 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 Kurde, pali kaskę. Zawory. Teraz jedzie. Ale zapierdzielę to pod górkę. No. I pali gumę? 50? 80 podobno. Ale lepiej pali gumę niż mój stąd skuter. A nie lepiej jak tam 110. Tam na żwirze taką dziurę zrobiłem. No. Bez filtra, holetwo. Przydławia go. No coś
Damy go przepuścić. Tak to wygląda. Ale ewidentnie było widać, że się zbierał już normalnie i wszystko. Panie, blokada to jest. Ale? Smali kapcia lepiej niż... Nie no, smali kapcia... Miałeś po porównanie. Tata, ja chcę próbować. To ty próbowałeś bez siedemy spoza miłość. Właśnie z ten, założył. Przynieś ubokiem chyba. Regulacja. Odkręcam obroty, żeby nie goz. Trzymaj, bo zgadzam. No, wyrwało. Powiem ci, że lepiej się zbiera niż na tamten co... Po tuningu? No. Ale to mi się wydaje, że kwestia jest wariatora, bo u mnie musiał naprawdę dużo dać gazu, żeby w ogóle ruszył. Nie wiem czemu. Albo rolki, albo coś. Nie, to do ruszania to jest to sprzęgło z tyłu z tymi sprężynkami tu, tymi trzema dookoła. Nie wiem, bawiłem się z tym, ale... Od jakich obrotów ma ruszać? To jest to. No właśnie u mnie musiałem strasić dużo, dużo traciłem na tym całym ruszaniu. A tutaj widzę, że tak minimalnie gazu dasz, już zaczyna ruszać, a potem dasz mu jeszcze więcej i zbiera się szybciej. Znowu jest do dupy, bo jak za mało, nie zbiera się. Musisz znowu na odwrót, no tak żeby później. Musi mieć obroty. A ten ma duży moment obrotowy, kilometrów ma dużo. Ale ci powiem, o wiele lepiej jedzie. Tu z tym filtrem, że się spowoduje, coś tu nie pasuje. Jak zrobiłem tam po tym portingu i to wszystkim, to dopiero wtedy tak jakoś jechał. Tylko, że tak czy inaczej musiałem... Jeszcze taką widzę, z większymi zawodami. A nie, no to wtedy by zapierdalało. Powiem tak... Spójrzcie kompresję. Pod piekło by wyjechało. Ale to też chyba, kompresja nie może być nie wiadomo jaka duża, nie? O kurwa. No mo! To... Pokaż. Ale to też tak, kurde, na pyknięcie od razu, nie? Przy tej kompresji. A to nie zmieniłeś cylindra nic przecież przy tym. Nie. Prawie nówka, tam jest wszystko w środku. Mnie się wydaje... Że ktoś zajechał i wymienił cel. No, założył i nie chciał mu polyć, urwał kłopnik, zurywał wszystko i wkurwił się jemu. Dodał na złą. Czyli jest potencjał, jest potencjał, tylko ten wyciek by trzeba było zrobić. A leje się? Ale nie wiem, no zlany jest cały. To był oleju dolać. A jeszcze może być jaka opcja? Może ten cylinder dobrze nie siadł, nie? Oglądałeś tam? Tam gdzieś tam wypierdalało olej. Nie, nie, cylinder siadł, tylko tu jest chyba, godam ci, było mokre pod cewkami. Chyba będzie simmering na... Trzeba będzie zawody zrobić, nie? Ten grosik młody, na kłopnij, kłopnij. Ale jak, powiem ci tak, jak pod taką górkę, to no elegancko. Elegancko idzie. Ty masz jakiś aktywny skuter? Nie mam nic. Jest, bo pojechali tam kiedy pod tę górkę. Nie, zobaczę, może dorwę jakiegoś. Kłopnij. Za duża kompresja. Ale nawet we dwie osoby byś wyjechał. Nie, pod piekło to nie wyjedzie. Bardziej tym krosem wyjedzie pod piekło. Mocy jest. Ojej. No. Ojej, ojej, co tu robisz? Jest moc, ale zaraz go rozpieprzy. Ale fajnie jedzie. No. Tylko trochę do dupy, bo nie ma siedzenia i dupa boli. No elegancko. Czego dopieścić? No to z tym kołem trzeba dokręcić. Nie kręci pneumatem, bo ściągałem, nie dokręciłem jeszcze. Rozumiem. Ale powiem ci tak. Nie jest przepłacone. Jak, nie jest. Jak na ten to. Jak, powiem ci tak, nie dołożyłeś na razie nic do tego i jeździ. Więc tylko już za duże dla mnie. Ja bym chciał takie opizdryki. A to ile tu jest pad? Niż skrócił, zwęzić. No tu trzeba byłoby tak, tu obciąć, przymocować tu. Tu obciąć i tu obciąć, tyle zwęzić. No bo ja tyle zwęziłem mojego. Teraz kopię troszkę watę, amortyzatory zrobić krótce, żeby siodzi. Tylko, że tutaj plastiki nie spasujesz tak, nie? A ten zbudowany system ABS patrz, będzie... To jest tylko po to, że jak jest za duże ciśnienie, no to ci w to pierdolę. Ale jak chcesz, to ci mogę przynieść taki zwykły. Nie, nie, nie o to chodzi. No co to robi? Po prostu tu jest sprężynka w tym, nie?
I jak jest za duże ciśnienie, to ci płyn ci leci tu, a nie ściska ci mocniej klocki. Aha, ale głupie, no i tam bym chciał, to i tak zahamuje na swoje. No jak mocniej naciśnie, to ci zahamuje tak czy inaczej. Tylko że niby to jest, żeby ci nie blokowało, ale to nie działa i tak. Czemu jak przyjebałem na gaz, to mi zgasł, przy nawiksy obrotach gaśnie mi panel kontrolny? Kable. Ale kompresja jest duża. Właśnie duża jest. No? A ja bym tak 50 km. Nie chcę myśleć. Tylko że wiesz, o tej kompresji też ten kopek go obrywa, nie? No na pewno. No. Daj Jakub, a rozrzucić nie ma dodać rady, wiesz? No i dlatego pewnie też. Oj! O! Zaciął się. Zezor. To... Ty przeskoczył. Przeskoczył może. Bo wal. Przelecił za... Za ten... Za tryba. Za tryba, no. Za jakoś kurwa kłopnął dziadu kalwaryjski. No a jak nie? Czas zregenerować. Trzeba znowu rozbierać. To w kółko Macieju. Kamień zasował krzyżusemkę. Bez kółka się nie rusza.